Cześć, jestem Dawid Moczadło i witam was w drugim filmie. Filmy miały być tydzień po tygodniu, ale rzeczywistość mnie zweryfikowała i okazało się, że tydzień czasu to jest za mało, żeby móc hakować wystarczająco dużo i jednocześnie nagrać filmik. W ciągu tygodnia po prostu nie byłem w stanie znaleźć jakichś ciekawych rzeczy, żeby później móc wam o tym opowiadać. Więc teraz prawdopodobnie będę robił filmiki co dwa tygodnie. W sensie tak mi jest wygodniej, tak mi jest łatwiej i raczej tak zostanie. W ciągu tych dwóch tygodni wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy, to znaczy hakowałem bardzo dużo. Bardzo dużo. Nawet w sumie nie liczyłem ile, ale myślę, że z kilkadziesiąt godzin. To było to dla mnie dosyć męczące, to znaczy hakowanie to jest moje hobby. Wiecie, jak sobie kończę pracę o 18 jako programista i hakuję sobie. I w ciągu tych dwóch tygodni kończyłem pracę o 18 i zaczynałem hakować. I hakować kończyłem, nie wiem, około północy. Jest to bardzo dużo czasu spędzonego nad hakowaniem, a jednocześnie bardzo mało spędzonego czasu na odpoczynku, który jest super istotny dla mnie i w ogóle jest istotny dla nas ludzi. Bardzo mi zależy, żeby dążyć do jakiegoś mojego ustalonego celu, ale jednocześnie zostać przy tym zdrowy tutaj. Żebym dobrze się z tym czuł, bo jak na razie bardzo lubię to robić. I nie chciałbym sobie tego popsuć, na przykład czuć wypalenia. Dlatego myślę, że w ciągu następnych kilku dni, albo może tygodnia, trochę wyluzuję z tym. Wiecie, dam sobie więcej czasu wolnego, bo odpoczynek jest tak samo istotny jak sama praca. Tym bardziej, jeśli to jest praca umysłem. Jeśli chodzi o to, co mi się udało znaleźć w tym tygodniu, to prawie dostałem bug bounty. Niedawno, w sensie kilka dni temu, miałem taką sytuację, że przeprowadzałem sobie recon na firmie Atlassian. Recon, inaczej reconnaissance. Jest to po prostu zbieranie informacji o danym celu, o różnych celach. Musicie się dowiedzieć, jakie domeny należą do danej firmy i jakie hosty też do nich należą. Ja w tym tygodniu używałem takiego fajnego narzędzia bufferover.run. W skrócie jest to taki projekt, w którym gościu raz w tygodniu skanuje internet, wysyła request do wszystkich hostów w przestrzeni V4 na port 404 i sprawdza, jakie hosty odpowiadają mu. Później bierze te hosty, które odpowiedziały mu, wyciąga certyfikat z tych hostów, znaczy informacje na temat certyfikatu. I wy możecie sobie w łatwy sposób odpytywać te wszystkie dane. To znaczy, możecie sobie wrzucić firmę atlassian.com, w sensie domenę, i sprawdzić, jakie hosty zwracały atlassian.com, coś tam, w altname, w swoim certyfikacie. Czyli to w skrócie oznacza, że prawdopodobnie ten dany host należy do tej firmy. W każdym razie znalazłem tam dosyć ciekawy host, który był na domenie .internal. Internal znaczy ciekawe dla mnie z perspektywy researchera bezpieczeństwa. Zacząłem się bawić. Zacząłem kanować ten dany host i udało mi się znaleźć ciekawą rzecz. Okazało się, że na tym hoście działa jakaś stara wersja Magento, czyli tego czegoś do sklepów internetowych. Udało mi się znaleźć tam XSS-a i nawet zapisałem sobie go good fucking lord i poszedłem spać, bo to wszystko działo się w nocy. Następnego dnia rano wstaję, wysyłam request do tego hosta i zdziwienie, bo host ma zamknięte porty, to znaczy albo host zniknął, został wyłączony, albo został wyłączony dostęp z internetu do niego, że już nie można wysyłać requestów. Trochę mnie to zasmuciło bardzo, bo nie zdążyłem wysłać reportu do bug bounty Atlassiana i prawdopodobnie przypadło mi bounty. Chociaż to też nie jest do końca pewne, bo istnieje taka szansa, że dane, z których korzystam, są sprzed około tygodnia, no bo ten gościu skanuje internet raz w tygodniu, znaczy jego skrypt skanuje internet raz w tygodniu, więc istnieje szansa taka, że w rzeczywistości to nie był host Atlassiana, tylko to był jakiś inny host, który miał przydzielone po prostu te IP, bo publiczne IP są, wiecie, jakby jest rotacja tych publicznych IP-ków, chyba że sobie ustawicie publiczne IP, żeby było stałe. Tak czy inaczej, wierzę w to, że mogłem dostać za to jakąś kasę i tym samym spełnić mój cel na ten rok i było mi trochę smutno, ale przynajmniej ćwiczę moje umiejętności, co nie? Tak sobie tłumaczę. W pierwszym tygodniu robiłem inną ciekawą rzecz, to znaczy trafiłem na pewną domenę, która należy do Microsoftu, nazywa się link.com i jest tam na niej jakaś subdomena, na której znajduje się plik HTML, który służy do osadzenia iframe'ie. Jest tam jakiś plik JavaScript, który służy też do komunikacji później na zewnątrz tego iframe'a. To było ciekawe miejsce dla mnie do zbadania, bo strona, która osadza tą domenę link.com, może komunikować się z tą stroną, wysłać
w jej kontekście różne requesty. Oczywiście jest sprawdzane, jaka strona osadza domenę link.com, znaczy jest stworzona funkcja, która służy do walidowania, czy ta dana domena jakby jest zaufana. Z góry mówię, że nie udało mi się znaleźć żadnego błędu bezpieczeństwa, ale znalazłem jedną ciekawą rzecz. To znaczy, w tej funkcji znajduje się jakiś tam customowy regex, który służy do rozbicia URL-a na kilka części. Jedną z tych części jest oczywiście protokół, później domena, później port i path na końcu i chyba parametry. To jakby to nie jest istotne. I w tym regexie jest pewien błąd. On zakłada, że po domenie zawsze musi być slash. Nie bierze w ogóle pod uwagę, że może być slash w drugą stronę, ten taki Windowsowy. I to jest błąd bezpieczeństwa, bo jeśli przekażemy do niej taki URL, to on nam zwróci, że domena jest safe.com, a powinna być attacker.com. To jest pewien błąd, chociaż nie udało mi się w żaden sposób tego wykorzystać jako błędu bezpieczeństwa. I ciekawostka, ten sam błąd, ja go znam, ponieważ on był wykorzystany w Google. Taki błąd znajdował się w jakiejś tam bibliotece Google'a i gość dostał za to kilka tysięcy dolków. Także... Oczywiście czytałem też książkę Sekuraka i w tym tygodniu nie udało mi się zrobić CTF-a żadnego, bo w sumie zapomniałem o tym. Jakoś ciekawie mi było szukać błędów na jakichś targetach Bug Bounty. Muszę wam się też pochwalić, że wszedłem w pewną kolaborację z moim kolegą z Hackerspace'u. Razem będziemy sobie hakowali regularnie w tygodniu i myślę, że jeśli połączymy siły, uda nam się znaleźć więcej ciekawych rzeczy. Po prostu będę szybciej się uczył. Na tym mi głównie zależy. Chciałbym wam też polecić dwie rzeczy, które oglądałem w tym tygodniu. Jest taki gość, który się nazywa Jason Haddix. On robi zarąbiste rzeczy dla community Bug Bounty i nagrywa live'y, w których na żywo robi na przykład rekonesans Tesli, tesla.com. Pokazuje dokładnie całą jego metodologię, jaką sobie wytworzył przez te wiele lat bycia Bug Bounty Hunterem i dzieli się tą wiedzą z ludźmi. Możecie sobie oglądać i naśladować to, co on robi. Dla mnie osobiście to jest najcenniejsze źródło informacji. Ja po prostu oglądam, jak ktoś się zajmuje tym na co dzień, jak on to robi, jakby na co zwraca uwagę. Druga rzecz, firma Integrity, ta firma, którą wspominałem w pierwszym filmie, a raczej zerowym filmie, platforma Bug Bounty, ona ma własnego bloga i co tydzień tworzy takie podsumowanie różnych artykułów, które się ukazały, różnych informacji i regularnie sobie to czytam. Są tam jakieś najciekawsze błędy, jakie zostały znalezione w danym tygodniu. Jakieś ciekawe artykuły, też inne rzeczy, które nie wpadają w żadną w tych wyższych kategorii. Jest to takie super podsumowanie, macie wszystko w jednym miejscu. Myślę, że to wszystko w tym tygodniu, to znaczy jeśli miałbym podsumować te dwa tygodnie, to bardzo się cieszę, że... Dobra, okej, mówiłem to w poprzednim odcinku, ale zbliżam się w końcu do tego znalezienia tego pieprzonego pierwszego błędu w publicznym Bug Bounty, za który mi zapłacą. Naprawdę czuję to, że w ciągu, nie wiem, miesiąca, dwóch na pewno znajdę taki błąd, bo wsadziłem w bycie Bug Bounty Hunterem już kilka tysięcy godzin i chciałbym znaleźć ten pierwszy błąd. A tak na serio to trochę zluzuję, przestanę naciskać tak na siebie, żeby aż tyle hakować i będę bardziej zwracał uwagę na to, żeby sobie nie popsuć tego hakowania, żeby nie wypalić się. A wy, jeśli jesteście zainteresowani dalej tą serią i tym, co uda mi się znaleźć, co uda mi się zrobić w ogóle tutaj w byciu Bug Bounty Hunterem, zapraszam was do subskrybowania i lajkowania też. Lajkowanie jest ważne. Możecie komentarz napisać. Kurwa, już się sprzedałem, ja pierdolę.